Siemanko wszystkim na naszym kanale, kochani, chyba gruby naprawdę ocipiał. Z Coca-Coli wino chcę zrobić. A co lepsze, powiem wam, piłem już z Coca-Coli wino i bardzo dobre było, bardzo dobre. Pozdrawiam Andrzejka, który ugościł mnie winem z Coca-Coli i o dziwo było bardzo dobre i mi smakowało. Więc przypuszczam, że no jak jemu się udało, no to i gruby spróbuję zrobić sobie winko. Tutaj już mam przygotowany roztwór Coca-Cola i rozpuszczony cukier. Za chwilę to sobie zobaczycie, co, jak i dlaczego. Więc widzimy się po krótkim cięciu. Dosładzamy Coca-Colę. Wsypujemy gdzieś 3/4. Tak jak z energolami, będzie ciężko to rozpuścić, bo kola jest dość mocno słodka, ale damy radę. Uik. O, końcóweczka drożdży. Trzeba będzie jechać zakupić, bo tu się skończyło na moje eksperymenty. I pożywka. Dobra, wrzucimy to. Teraz trzeba zamieszać czymś. Kurde, nie ma czym. Dobra, przejdźmy tutaj do coli. Cukier się już rozpuścił. Rozpuścił się elegancko. Ale powiem wam, to jest taki ulepek, że nie idzie tego się napić. Dobra, teraz muszę to rozpuścić. O. Pyk. I teraz czekamy, aż drożdże zaczną pracować. Ok, jestem z wami już z powrotem, więc widzieliście, jak ta zalewa powstała. Tam drożdże już widzę, zaczynają chodzić, więc dodajemy naszej Coca-Coli, tylko żeby nie porozlewać, bo będzie się wszystko kleić mega. Ten lejek to mi życie ratuje. To bym przypuścił, że... O, jak ładnie idzie. Stryk! Okej. Okay. Sekundkę. Zrobię zdjęcie na miniaturkę. No i dobra. Zdjęciówka zrobiona, dlałam sobie troszeczkę coli, żeby trochę to zbełtać. No i dobra, przelewamy dalej. Mam nadzieję, że się uda, bo to jest cola z Biedronki, a legendy głoszą takie, że produkty do Biedronki różnią się od oryginałów. Podobno są to produkty drugiej jakości. Tak słyszałem. Ty, a potrzebny mi ten lejson będzie? Spróbuj tak wlać. Trafię jeszcze w dziurkę? Trafię, patrzcie, jak ładnie leci. O. Oczywiście film nie jest sponsorowany przez Coca-Cola. No i zanim dodamy drożdży, musimy najlepiej to wszystko rozgazować, żeby jak najmniej tu gazu było. Można i tak, ale chyba lepiej będzie mi przez olejek lać. W ogóle Coca-Coli nie piłem, dawno nie piłem coli. Smak ma taki jak zawsze. Chlup, 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 chlup. Zlewam kolesę. Czy to coś z tego będzie? Cior to jeden wie. Dobra. Jeszcze pół litra można śmiało wlać. Już mamy 3,5 litra. Cicho. Tu mam 3 butle. I tam jest 4. Ale tamto była w pół wypita. 3,5. Oho. Mańka idzie gdzieś. Tylko weź mojego Stasia, żeby w kamerę nie przewrócił. I tyle przypuszczam. Zostawimy, bo jeszcze musimy nalać drożdżyki. I tak to wygląda. Lejson teraz idzie tutaj. A grubcio bierze kolkę i to. O, o! Houston, mamy problem! Myślałem, że wykipi już to. Ale dobrze było. Już teraz to jest hit. Machony! Już. Ty.
Jak się rozkokosiło, tak jak z piwkiem. Dobrze jest. Dobra. Ja sobie to rozgazuję na spokojnie, a drożdże niech zaczynają pracować. A więc winko z coli ruszyło, a bałem się, że nic z tego nie będzie, bo trzymałem przez jakiś czas otwarte drożdże i szpachoń powiedział, że mogły już być martwe. Nawet po godzinie czasu nie zaczęły pracować, jak zrobiłem rozpływ z cukrem. Ale jak widać, dodałem, noc minęła, jako tako i zaczyna chodzić, zaczyna być dobrze. A tu z piwka, jak dosłodzone, sobie pyrkoczę ładnie. No to tyle. Tyle, będziemy się widzieć później, jak będziemy dosładzać, jak będziemy zlewać, czy się będzie klarować. No właśnie, jak się wino z coli może wyklarować. Zobaczymy. To będzie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do następnych.